Cześć! Witam Was, Ruda Gryfinka i zapraszam Was dzisiaj na recenzję o kocie w kłopocie. Co się dzieje, Krzysiek? Jestem Rolo i przejąłem ten kanał. Mój dwunożny podwładny chciał opowiadać Wam o grze o kocie w kłopocie. Problem w tym, że on nic z tego nie wie. W końcu są to kocie sprawy. Umilę Wam oglądanie i to ja opowiem Wam o tym tytule. Został on wysłany przez wydawnictwo Trefl Jokerline, za co serdecznie dziękuję. Im więcej takich kocich rzeczy w domu, tym lepiej. Na okładce bowiem widnieje nasz gatunek. Słodki kotek, któremu dobrze z oczu patrzy. Czy tak jest naprawdę? Jak będzie wyglądać rozgrywka? I czy już należy ostrzyć sobie pazury? Zapraszam, zapraszam. Chętnie Wam o tym opowiem. W grę o kocie w kłopocie gramy od 2 do 5 osób, a naszym zadaniem będzie odnaleźć swój własny domek. Wcielamy się w kotka, który zagubiony na środku ulicy musi powrócić do swojego ciepłego kocyka i pełnej miseczki. Partia w tę grę nie powinna zająć więcej niż 30-40 minut, a sugerowany wiek gracza to 10 lat. Sama okładka urzeka kociakiem słodkim prawie jak ja, a komponenty zdają się być wykonane na przyzwoitym poziomie. Kafle są czytelne, tak samo jak i karty, na których znajdują się niekiedy przezabawne grafiki z kotami w rolach głównych. Kot pod płotem, ja w podróży, dużo nas tutaj pięknych i mruczących. Pionkiem, który będzie się posługiwał gracz, jest kuleczką. Instrukcja jest napisana krótko i rzeczowo. Wszystko wydaje się być jasne już po pierwszej styczności z zasadami. Naszym zadaniem jest znaleźć swój domek. Każdy z graczy otrzyma 3 żetony, które trzyma zakryte przed sobą. Pokazują one kolor dachu domu, ilość pięter oraz okolice miejsca, w którym mieszkamy. Na nasze kocie nieszczęście. Domków na kaflach jest sporo i dopiero po wejściu do jakiegoś możemy sobie coś przypomnieć. Poruszać będziemy się dopiero jak zjemy. Aby to zrobić, należy zagrać odpowiednią kartę. W zależności od sytości naszego jedzonka, będziemy mieć do przebycia odpowiednią ilość odcinków na trasie. Smutno jest patrzeć na skromny posiłek na kartach, kiedy ja sam mam właśnie w miseczce soczystego kurczaka. Podczas podróży będą nas czekać przygody. I te dobre, i te złe. Nie lubimy bowiem spotkań z psami, które wieki temu ubzdurały sobie, że będą nas gonić. Ale i spotkanie z innym wygłodniałym mruczkiem skończy się nie najlepiej. Co tu dużo mówić? Swoją drogę należy wybierać rozważnie. Wchodząc do domku, podajemy nasze żetony osobie po lewej stronie, która ma odkryć jeden z nich, o ile jakaś cecha domu się zgadza, lub też powiedzieć, że nie ma ani jednej rzeczy, która pasuje do naszych wytycznych. Jest to smutny moment. Za każdym razem, kiedy wczuwam się w tego biednego, nienauczonego chodzić po ulicach mruczka, jest mi przykro. Osoba, która jako pierwsza odnajdzie swój domek, wygrywa. W losowy sposób ułożymy kafle, a i więc mapkę naszej partii. Dobór kart jest również przypadkowy, tak więc można trafić na lepsze i na gorsze posiłki czy sytuacje. Nasz domek również pozostaje zagadką, ale w grach rodzinnych się to ceni. Dorośli nie muszą podkładać się dzieciom, aby przegrać. Bez tego nie byłoby tak sympatycznie. W moim odczuciu jest całkiem przyjemnie i nie ma się tutaj do czego przyczepić. W większą ilość graczy gra staje się dużo ciekawsza. Jest większe prawdopodobieństwo walki, przepychanek i interakcji. W 2 osoby nie jest to aż taki fun, jaki można z tego tytułu wycisnąć. Jeśli trafimy na karty pecha, zagrywamy je natychmiast. Łatwo tutaj o przesunięcie swojego nieprzyjaciela czy nasłanie na niego psa. W związku z tematyką czy losowością wydaje mi się, że gra jest regrywalna i miło będzie do niej wracać. Jednak nie jest to mózgożer, a raczej propozycja dla rodzin, które szukają innych rozrywek aniżeli oglądanie bajek czy granie na tablecie. Mruczki też się ucieszą. Ta gra to kolejny gadżet w domu z kotem w roli głównej. O to przecież chodzi. O przejęcie kontroli nad całym światem. Tak, Rolo Wam już właśnie co nieco opowiedział o samej grze. A ja postanowiłam zabrać głos w nieco innej kwestii, którą ta gra porusza. Zagubienia kotków. Słuchajcie, jeżeli macie koty niewychodzące, to jest troszeczkę co innego. Na przykład Rolo i Luna są niewychodzące i nie czuję, żeby robiła im się jakakolwiek krzywda, czy działa im się jakakolwiek krzywda.
ale te wychodzące powinny być w jakiś sposób jednak oznaczone, więc w sklepach zoologicznych są obruszki, które łatwo się rozpinają, tak żeby kotek nie miał problemów z jej ściągnięciem w chwili, kiedy na przykład zaczepi się o jakiś krzak, o płot, czy też na przykład zawiśnie na drzewie, żeby ta obruszka się jednak odpięła, tak żeby nic się naszemu kotkowi nie stało. I są do tego adresówki, to nie są dzwoneczki, które dzwonią i nieco irytują naszych kocich przyjaciół, ponieważ mają dużo większy, dużo lepszy słuch aniżeli my. Także też musimy tutaj brać poprawkę na to, że jakby nam coś cały czas dzwoniło przy uchu, mając jednak nieco szersze umiejętności, jeżeli chodzi o samosłyszenie, no to trochę by nas to pewnie wkurzało. Ale są właśnie adresówki, na których możemy umieścić adres, możemy umieścić numer telefonu czy imię naszego pupila, na które reaguje. Pamiętajmy o tym. Tak samo jak pamiętajmy o tym, żeby w lecie wystawić miskę z wodą przed dom, przed klatkę, czy w zimie ostukiwać auto, żeby upewnić się, że kotek aktualnie nie śpi, nie wiem, gdzieś pod autem czy na nadkolu. Pamiętajmy o nich, pamiętajmy o kotach bezdomnych i o takich, które mogły potencjalnie się zgubić. I wierzcie mi, że jak kilka dni temu szliśmy z Krzyśkiem i przez naszą drogę przebiegł czarny kot, który był spory i też miał taki fałd na brzuchu, i Krzysiek powiedział: Rolo nam uciekł, to mi po prostu serce stanęło i się zastanowiłam, czy na pewno nam nie zwiał podczas zamykania drzwi. To była masakra. No, w każdym układzie dbajmy o naszych kocich przyjaciół, napełniajmy miseczki, nawet jakieś, naprawdę, jakieś takie rzeczy, którymi my nie karmimy swoich kotów, one nie muszą być jakiejś najlepszej jakości, ale raz na jakiś czas po prostu pamiętać, sypnąć coś, wystawić wodę i będzie w porządku. No, to tak chciałam od siebie dodać. Trzymajcie się cieplutko, do następnego materiału. Pa, pa!